Gdzieś na morzu świata była sobie wyspa. Był to wyjątkowo piękny i uroczy zakątek z piaszczystymi plażami i malowniczymi skałami. Wszędzie krzewiła się bujna roślinność. W obfitych w pożywienie lasach żyło mnóstwo zwierząt. Największymi z nich były mrówkodziady, stworzenia niezwykle mądre i spokojne. Żyły w zgodzie z innymi mieszkańcami wyspy, nie szkodząc nikomu i niczemu. I taki stan rzeczy trwał wiele, wiele lat. Któregoś dnia do brzegów wyspy przybiły olbrzymie floty mrówderców. Wiecznie nienajedzonych, złośliwych i pasożytniczych owadów. Przerażone zwierzęta uciekły w popłochu. Na drodze intruzom stanęły mrówkodziady. Choć mniej liczne, za to większe i silniejsze dzielnie stawiały czoła napastnikom. Mrówdercy przegrywali i dlatego musieli znaleźć jakiś skuteczny sposób na przełamanie oporu obrońców. Sprowadzili więc z zewnętrznych krain 12 złych magów. Byli to osobnicy wielce niebezpieczni. Każdy z nich władał niezwykłą mocą. Razem ze sobą przywieźli księgę czarów, w której były zapisane potężne zaklęcia. Mrówkodziady musiały walczyć nie tylko z kleszczami mrówderców, ale również z magią złej dwunastki. W obliczu tajemnych mocy poczciwe zwierzęta nie miały najmniejszych szans. Magowie przy użyciu księgi rzucili czar uśpienia na obrońców wyspy. W nocy mrówdercy świętowali hucznie swe zwycięstwo. Zebrali się gromadnie przy wielkim ognisku, tańczyli i wspólnie śpiewali pieśń zwycięstwa. W całym zamieszaniu żaden z nich nie zauważył, jak ktoś pod osłoną ciemności skradł księgę czarów. Następnego ranka, gdy kradzież wyszła na jaw, zarówno mrówdercy, jak i magowie strasznie się rozzłościli. W akcie zemsty postanowili zniszczyć wszystko, co tylko było możliwe i swe postanowienie szybko obrócili w czyn. Ich flota opuściła brzegi wyspy, kiedy na niej nie pozostał już kamień na kamieniu. Minęło 888 lat. Tak długi czas wystarczył, by na wyspie znów zakwitło życie. Na niedostępnych zboczach Białych Gór klan Barbarianów wybudował swoją osadę. Wśród najwyższych szczytów, na skraju wielkiej przepaści wiecznie omiatanej lodowatym wichrem, schronili się przed wrogimi plemionami. Kiedyś był to naród niezwykle mądry i wojowniczy. Z niego wywodzili się najwięksi tego świata. Ku ich wielkiemu zdziwieniu, niektóre obszary nadawały się do uprawy roli. Uprawiali więc białe ziemniaki, wielgachną fasolę, kapuściaki i inne jadalne rośliny odporne na niekorzystne warunki klimatyczne. Swoją mądrość i siłę wykorzystywali przy siewach i zbiorach. Tu na świat przyszedł komar. Od najmłodszych lat chłopak nie przejawiał żadnego zaangażowania do pracy w polu, doprowadzając do złości rodziców. Często zamiast pracować, zajmował się czytaniem książek. Jego serce rwało się ku przygodzie i nieznanemu. Chciał poznawać świat. Młody i niedoświadczony komar mógł być narażony na czyhające wszędzie niebezpieczeństwa. Oręż wojenny był dla niego czymś zupełnie nowym, a poza tym zupełnie nie potrafił walczyć. Udał się więc do twierdzy Shaolin, zbudowanej wysoko w górach. Komar spędził 5 lat w murach twierdzy. Tam nauczył się używać różnego rodzaju broni, ćwiczył tajemne sztuki walki, rozwijał siłę i umysł. Jego treningi trwały od świtu do zmierzchu. Kiedy ukończył szkolenie, otrzymał dyplom upoważniający do uprawiania zawodu bohatera we wszystkich krainach wielkiego i małego świata. Po opuszczeniu twierdzy spędził kilka dni w wiosce,
gdzie przygotowywał się do swojej pierwszej wyprawy. Nadszedł dzień odejścia z rodzinnych stron. Rodzice Komara próbowali przekonać syna, aby pozostał razem z nimi, jednak marzenia i pragnienie przygody były silniejsze. Przez wiele lat przemierzał świat wzdłuż i wszerz. Przebył najgorętsze piaski pustyni Ramokka, nieprzebytą dżunglę Tsetsa i był w wielu wielkich miastach. Podczas swoich wypraw często walczył z dzikimi plemionami. Stawiał czoła przerażającym potworom, uwalniał księżniczki ze szponów przeróżnych porywaczy, zdobywał skarbce. Uratował między innymi księżniczkę Arabellę z rąk szampów. Uwolnił również córkę króla Jamo, władcy państwa Korulu, ze szponów groźnego smoka Lalusia. Komar stał się najsłynniejszym bohaterem od czasów słynnego Rudiego Rumcajsa, zwanego Rudym. Jego sława sięgała nawet poza krawędź świata. Przez wiele lat pływał po morzu świata, odkrywając nieznane i dzikie lądy. Pewnego dnia Komar oraz jego kamraci natrafili na nieznaną im galerę. Okazało się, że jest to statek mrówderców, niebezpiecznych bandytów, którzy byli postrachem na morzach i lądach. Doszło do walki. Przewaga liczebna mrówderców była miażdżąca i niestety klęska załogi Komara była nieunikniona. On sam walczył najdłużej, dzielnie stawiając opór przeciwnikom. Widząc, że nie zdoła pokonać wroga, skoczył do morza, a mrówdercy, pochłonięci zdobytym łupem, nawet go nie ścigali. Wiele godzin Komar płynął po bezkresnym morzu, coraz bardziej opadając z sił. Z pomocą przyszły mu przyjazne delfiny, które holowały go na swoich grzbietach. Aż tu nagle... Dziękuję za uwolnienie mnie. Jestem królewskim posłańcem. Właśnie jechałem z wieściami do papy Boncia i nagle zostałem zaatakowany przez rozbójników. Powiesili mnie na tym maszcie, bym umarł z pragnienia. I gdyby nie ty, kto wie, co by się ze mną stało. Dziękuję ci z całego serca. Podejrzewam, że rozbójnicy poszli do chatki papy Boncia. Musisz mu pomóc. Pewnie ma nie lada kłopoty. Czołem, przyjacielu, widzę, że jesteś zmęczony podróżą. Może na chwilę spocznij. Nazywam się Szalik i jestem kolekcjonerem owadów. Poza tym strasznie lubię piec ciasta, ale zabrakło mi składników. Jeżeli zdobędziesz dla mnie kilka z nich, odwdzięczę się stokrotnie. Przynieś mi 2 kilogramy cukru, orzeszki ziemne i zamorski miód. Czy spełnisz moją prośbę? Witaj, wędrowcze!
Serdecznie dziękuję za uwolnienie mnie ze szponów tego okrutnego maga. Zaskoczył mnie, kiedy odbywałem popołudniową drzemkę. Od dawna czekałem na kogoś takiego jak ty. Czym prędzej musisz udać się na Wielką Wyspę w poszukiwaniu trzech relikwii. One otworzą ci wejście do mrocznych bagnisk. Tam będziesz musiał odnaleźć Księgę 12 Złych Magów. Tylko ona może ocalić nas od zagłady. W poszukiwaniach pomoże ci mapa sporządzona kiedyś przez mojego dziadka. Znajdziesz ją na balkonie mojej chatki. Uważaj na siebie! Witaj! Musisz mieć nie lada odwagę, by zapuścić się w te strony. Kiedyś była to spokojna kraina, dopóki nie pojawili się ci piraci, wściekłymi szczurami zwani. Zaczęli oni rabować i nękać naszą wioskę. Wielu uciekło. Zostało nas zaledwie garstka bezdomnych żółwiaków. Nie mamy dokąd pójść, a ci przeklęci piraci też nie chcą odejść. Poza tym strasznie się martwię o mojego męża. Wyjechał parę dni temu i jeszcze nie wróci. Łupienia, bo tu nawet nie ma co łupić. Te przeklęte szczury zrabowały już wszystko. Ale skoro tu jesteś, to mam do ciebie prośbę. Chciałbym, abyś dostarczył mojej żonie rybę na obiad. Ja jeszcze trochę powędkuję. Z góry dzięki. Dziękuję, tajemniczy przybyszu, że mnie uwolniłeś. Mam na imię Jan. Jestem jednym z ostatnich górników. Wściekłe szczury uwięziły mnie, bo nie chciałem dla nich wydobywać czarnego złota z kopalni mieszczącej się 136 łokci i dwie pięści pod naszą wioską. Chcieli mnie zmusić torturami i głodem do pracy. Myślałem, że już się poddam, gdyby nie twoja pomoc. W zamian za ten czyn chętnie ci pomogę. Ruszaj! Thank you.
załatwiłeś tego śmiesznego szczura. Siedzę sobie i opowiadam kawały. Opowiem ci jeden. Przychodzi baba do lekarza i co? Mówi, że nie chcesz słuchać kawałów? Powiem ci pewną tajemnicę. Kiedyś byłem w szkieletowych górach i przypadkiem zabłąkałem się do jakiejś tajemniczej świątyni. Krążyłem pogłoski, że znajdował się tam niezwykle cenny relikt, więc postanowiłem go odnaleźć. Niestety nie udało mi się i błądziłem przez kilka dni po tajemniczych korytarzach. Z braku słońca moje szare komóreczki dostały lekkiego fioła. Od tamtej pory jestem bardzo wesoły. Koledzy mówią, że zwariowałem, ale chyba w to nie wierzysz. Na pewno nie chcesz usłyszeć dowcipu? No to opowiem sam sobie. Nareszcie ktoś przepędził tych strażników. Mam nadzieję, że dzięki tobie wrócę wreszcie do domu. Nazywam się Tony Szalik. Jestem podróżnikiem handlowcem i właśnie wracam z towarem do mojej wioski. A te szczurze bobki nie chcą mnie wpuścić. Siedzę tu od kilku dni, bo paszport gdzieś zgubiłem i nie mogę przejść przez granicę. Mówisz, że spotkałeś moją żonę. To świetnie. Już idę, tylko znajdę jedno miejsce na globusie. Planuję bowiem kolejną podróż w najbliższym czasie. Słyszałem, że w błękitnych kniejach można kupić tanio bananowy ryż. Aha, jeszcze coś. Mam dla ciebie buteleczkę zamorskiego miodu. Myślę, że ci będzie smakował. Życzę udanej podróży. Mężne serce musisz mieć, by wędrować po tych obszarach. Kraina to wymarła jest i niebezpieczna. Wielu śmiałków było, ale słuch po nich zaginął. Nikt nie powrócił stąd żywy. Strzeż się, niebezpieczeństwo czai się wszędzie. Stoję tu już tyle czasu i nikt nie chce się przejechać moją windą. W nagrodę nie tylko cię przewiozę, ale także dam ci trochę moich orzeszków.
Witam, witam. Nareszcie ktoś się tutaj zjawił. Siedzę tu już długo i strasznie się nudzę, więc gram sam ze sobą w szachy. Chciałbym prosić cię o pewną przysługę. Mam paczkę dla mojego brata, bliźniaka. A poczta już od dawna zamknięta i nie mam jak jej dostarczyć. A skoro ruszasz w dalszą podróż, mógłbyś zabrać tę paczkę. Zgadzasz się? Dziękuję bardzo. A może zagramy jedną partyjkę? Wygrałeś. Może więc zdradzę ci pewien sekret. Słyszałem, że na zaczartowanej wyspie, gdzieś w głębi dżungli, ukryta jest drogocenna relikwia. Życzę powodzenia. Dziękuję za przyniesienie mi potrzebnych składników. Oto obiecana nagroda. Thank you.
Witajby, podróżniku. Widzę, że ciężką miałeś podróż. Może chwilę odpoczniesz i napijesz się dobrego zamorskiego miodu? Nie masz czasu. No cóż, mogę ci jedynie życzyć szczęścia. Aha, mam dla ciebie pewną informację. Słyszałem, że Księga 12 Złych Magów została odnaleziona i wkrótce ma być przewieziona do Królowej Mrówderców. Jeżeli to się stanie, biada nam wszystkim. Spiesz się! Wspaniale, że masz dla mnie paczkę. W zamian za jej dostarczenie podaruję ci prezent. Kompas. Z pewnością przyda ci się w dalszej wędrówce. Widzę, że przysyła cię mój przyjaciel. Wspaniale, że masz kompas, ale jest jeden problem. Musimy po drodze zakupić paliwo do statku, bo nie dopłyniemy na miejsce. Potrzebuję około 800 PLN-ów, ale widzę, że masz tyle pieniędzy, więc możemy śmiało ruszać w drogę. Aha, kaka moje oczy widzą. Witaj, młodzieńcze. Widzę, że masz ze sobą trzy magiczne relikwie potrzebne, by otworzyć wejście do zakazanych terenów mrocznych bagnisk. Włóż w odpowiednie miejsca relikwie, a zaklęty kamień osunie się w głąb ziemi. Trzesz się niebezpieczeństw czyhających na bagniskach. Cześć! Usiłuję naprawić windę, ale ci wredni mrówdarcy zabrali trzy śrubki i wyrzucili je gdzieś na głębiny bagnisk. Jeżeli odnajdziesz śrubki, uda mi się naprawić mechanizm i winda będzie znów działać. Ah!
Wspaniale! Zdobyłeś śrubkę! Zaraz naprawię windę! Walka dobiegła końca, z czarnego lustra uwolniona została Księga Czarów. Potężny talizman 12 złych magów został wreszcie odnaleziony. Czarodziejskie zaklęcia drzemiące we wnętrzu księgi niespokojnie zaczęły wyrywać się z kartek, ale pieczęć zniewolenia trzymała je z dala od zewnętrznego świata. Nagle potężne drżenie przeszło po lodowej tafli. Czarne lustro, wściekłe z powodu utraty Księgi Czarów, wyzwoliło swą złość. Kolejne wstrząsy spowodowały wiele pęknięć na lodowej tafli. Po kilku chwilach także czarne lustro zaczęło rozpadać się na drobne kawałeczki. Wraz z nim pękła lodowa tafla, zamieniając się w deszcze lodowych sopli. Spadające odłamki obudziły wielkiego żółwia Mańka Wstańka, uwięzionego dawno temu przez złe siły czarnoksięskim zaklęciem Wielkiego Snu. Wielki Maniek swymi płetwami przerwał liny wiążące balony, na których spał wieloletnim snem. Płynąc po niebie, ponad konarami drzew, po dwóch dniach
wielki maniek dotarł do zamku na Błękitnym Jeziorze.